Cześć! Pompy ciepła to w ostatnim czasie bardzo popularne urządzenie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, na co zwrócić uwagę przed i po zakupie pompy ciepła powietrze-woda. Zapraszamy! Kto może zamontować pompę ciepła Thermet Heat Gold lub Platinum? Urządzenie powinien zainstalować instalator, który ma doświadczenie w montażu pomp ciepła. Najlepiej, aby był to autoryzowany instalator firmy Thermet. Wykaz autoryzowanych instalatorów pomp ciepła Thermet Heat Gold oraz Platinum jest dostępny na stronie internetowej thermet.com.pl. W pompach ciepła monoblok układ czynnika chłodniczego jest hermetycznie zamknięty, dzięki czemu instalator nie ingeruje w część chłodniczą, a zajmuje się wyłącznie elementami instalacji wody grzewczej. Dzięki temu instalator nie musi posiadać tzw. uprawnień F-gazowych. Oprócz podłączeń hydraulicznych, instalator dokonuje podpięcia oraz konfiguracji automatyki HP Multi, która zarządza pracą pompy ciepła. Skoro wiemy, kto powinien zamontować pompę ciepła, przejdźmy do jej lokalizacji. Czy pompę ciepła możemy zamontować w dowolnym miejscu naszej posesji? Nie. Właściwa lokalizacja w przypadku pomp ciepła powietrze-woda ma duże znaczenie. Wytyczne montażu są zawarte w instrukcji obsługi. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na swobodny dostęp powietrza, czyli pompy ciepła nie należy zabudowywać ani zasłaniać. Unikanie miejsc, gdzie rosną drzewa lub krzewy ze względu na możliwość dostania się do wentylatora, np. opadających liści lub gałęzi. Umieszczenie pompy ciepła równolegle do ściany budynku, aby na parowniku nie zbierał się niesiony z wiatrem śnieg. Oraz głośność. Nawet ciche pompy ciepła generują hałas, głównie z uwagi na pracę wentylatora. Z tego względu pompa ciepła nie może znajdować się blisko okien, miejsc wypoczynku czy granicy działki. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Ważne jest również odprowadzenie skroplin. Podczas pracy na parowniku skrapla się para wodna z powietrza. Skropliny spływają do dolnej części pompy, która pełni funkcję tacy ociekowej. Należy zapewnić drożność otworów odpływowych tak, aby w zimie nie zamarzły i nie zablokowały przepływu. Proces tworzenia się skroplin uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza w otoczeniu. Pompa ciepła została już zainstalowana przez instalatora w odpowiednim miejscu. Co dalej powinien zrobić użytkownik? Po zamontowaniu pompy ciepła Thermet użytkownik powinien wezwać autoryzowanego instalatora bądź autoryzowany serwis do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia urządzenia. Serwisant podczas uruchomienia sprawdza m.in. poprawność montażu oraz pracy pompy ciepła i automatyki, poprawność zainstalowania urządzeń dodatkowych, pojemność bufora oraz zasobnika CWU, odległość między elementami układu grzewczego, dobór średnic instalacji oraz poprawność podłączeń elektrycznych. Następnie sporządza protokół, w którym opisuje wszystkie istotne informacje, dlatego ważne jest, aby użytkownik przechowywał przez okres użytkowania wszystkie dokumenty dotyczące pompy ciepła. Na tym zakończymy temat montażu pompy ciepła. Jeśli macie pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia!